Witam Państwa, Andrzej Madera, HDF Polska. Poznajmy kolejną nowość w ofercie terminali mobilnych Casio, model IT300, który zaskakuje swoją elegancją i funkcjonalnością. Przed nami elementy składowe zestawu. Oczywiście terminal Casio IT300, którego laser odczyta wszystkie podstawowe kody kreskowe jednowymiarowe oraz z grupy tzw. kodów spiętrzonych. Dokładną techniczną charakterystykę modelu zamieściliśmy na naszej stronie internetowej. Obok podstawowa instrukcja użytkowania w języku angielskim. Kolejne dwa elementy to niewielki dok ładujący, do którego podpięliśmy już, a także dokręciliśmy dodatkowo wtyk mini USB dołączonego kabla. Zatem podłączenie terminalu tą drogą do innego komputera to podstawowa metoda ładowania jego baterii. Drugim rozwiązaniem jest opcjonalny zasilacz. Dodajmy, że podłączenie terminalu poprzez USB jest jedną z możliwości dwustronnego przesyłu danych, obok łączności Bluetooth oraz bezprzewodowej LAN. W podstawowym zestawie nie mogło zabraknąć baterii litowo-jonowej o pojemności 2000 mAh, co wystarcza na około 10 godzin pracy. W zależności od tego, jak długo terminal utrzymywany jest w stanie czuwania, jak często skanuje lub łączy się z siecią lokalną. Ostatni element całości stanowi pasek dla zawieszania Casio na szyi. Obecność takiego drobiazgu w zestawie to dowód na niewielką wagę i płaski kształt terminalu, dzięki czemu można go zawiesić lub po prostu nosić w kieszeni. Oto uruchomiony Casio IT300 widziany z bliska. Widzimy rozbłyskujące światło diody. Powiedzmy więc, o czym urządzenie informuje nas tą drogą. Pierwsza dioda po lewej dotyczy zasilania. Pomarańczowa ładowanie, zielona naładowanie. Druga dioda mówi o komunikacji i skanowaniu. Miganie niebieskim światłem to Bluetooth. Miganie pomarańczowym, tak jak ma to miejsce w tej chwili, to wykrycie obecności sieci LAN. Miganie purpurowym, różowym, potwierdzenie połączenia USB. Natomiast w sytuacji skanowania pojedynczy błysk w kolorze czerwonym oznacza nieudane skanowanie. Zaś zielony to tyle, co udany odczyt. Wśród ogółu możliwości Casio IT300 interesuje nas szczególnie funkcja skanowania kodów kreskowych. Terminal posiada aplikację dotyczącą ustawień skanowania oraz prezentującą jego działanie. Zapoznajmy się z dostępnymi opcjami. 1. Skanowanie kodów kreskowych. Możliwe zmiany, metody skanowania, szerokości lasera, czułości lasera i poziomu odczytu. 2. Ustawienie liczby kodów, jakie mają być odczytane w trybie wielokrotnego skanowania. 3. Uaktywnienie funkcji zawężania się wiązki lasera do szerokości właśnie odczytanego kodu. Przydatne, gdy nie spoglądamy na ekran, lecz na kody, a te znajdują się blisko siebie. 5. Dalsze ustawienia sygnalizacyjne, głośności dźwięku potwierdzającej odczyt i aktywacji wibracji, także mogącej potwierdzać odczyt. Na koniec zostawiliśmy sobie pozycję numer 4. Demonstrację maksymalnej szybkości skanowania prezentowaną na pojedynczym kodzie. Przekonajmy się, ilekroć kod zostanie odczytany w okresie około 5 sekund. Większość typów kodów terminal odczyta z odległości 4 do 40 cm. Przeprowadźmy próbę. Osiągnięty wynik 108 razy w okresie niespełna 4 sekund. Firma HDF Polska przedstawiła Państwu nowość w ofercie terminali Casio, model IT300.